Przede wszystkim, no posiadam, może ciąg świątyni złych żywiołów. Dobra, z takich większych zmian dałem tą kolczugę Funrockowi. Co prawda to mu zwiększa przeciążenie na ciężkie. Ale nie widzę, żeby to w jakikolwiek sposób odbijało się na jego statystykach. Więc będzie sobie chodził w tej zbroi. I to mu KP podniosło z 18 na 21. Na pewno mu się przyda. No, zresztą aż tak dużo nie walczy, więc... Głupcy! Śmiecie tu wracać? Cała świątynia już wie o waszym najściu! Co ty jeszcze robisz? Czemu nie uciekłaś? I tak miałam dosyć tej gierki. Nabieranie cię było ciekawe, ale do czasu. Trzeba cię teraz chyba zabić. Takem myślał. Tak mi się właśnie wydawało, że nie byłeś tu żadnym więźniem. Więźniem? Jestem Smigmal Czerwonoręka. Słodkie dziewczę Falrynta, przywódczyni bandytów zwierzy i mistrzyni skrytobójstwa. A za chwilę śmierdzący trup. Głupia istoto, nie jestem nawet elfką. Czeka cię zagłada. Dobra, gdzie jesteś? Tutaj. I... Nawet się nie uleczyłaś. Okej. O, Funrock. Oczywiście. Widzę jedną bazową... problem z twoim przeciążeniem. Znacznie ci obniżyło... Dobra. Znacznie ci obniżyło punkty ruchu. Okej, to nie było miłe. Dobra. Nie możemy za dużo nic zrobić, aż nikt jej nie widzi. Ale chyba mieliśmy tutaj gdzieś zaklęcie prawdziwego widzenia. Dokładnie. Oczywiście. Halo? Ktokolwiek widzi ją? Dobra. Masz prawdziwe widzenie, chłopie. Nadal jej nie widać? Tak jest! Okej. Trzeba mi to załatwić w inny sposób. Mianowicie... Kurczę, prawdziwe widzenie powinno ją pokazać. Nie wiem dlaczego. Nie działa. Może coś się zbugowało, nie wiem. Zróbmy to inaczej. Lavos. Natychmiast. I co? Nie pomogło? Głupcy! I tak wiem. Wygląda na jakiś bug. Głup! I tak wiem. Dobra. Jak sobie życzysz? No.
To jest ewidentnie bug. Bo ona zniknęła, dlatego że niby gdzieś sobie poszła, a teraz tutaj wróciła i nadal ma niby, powiedzmy, flagę, że i tu nie ma. Dobra, spróbujmy to inaczej zrobić. Oczywiście! Oczywiście! Koniecznie chcę zobaczyć, co jest w tym kufrze. Dobra. Oczywiście! 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 Nie wiem, ponoć to udało ci się unieszkodliwić urządzenie. Oczywiście! Oczywiście! Kolejna zbugowana skrzynia, której nie da się otworzyć? Okej. Okay. Chyba ty, Mugo, też chyba masz dosyć dobre skradanie. Ty już nie musisz? Oczywiście! Z boską wolą. O, patrz! Dobrze. W sumie tylko kasa. Dobra, można było to pominąć nawet. Ale trzeba było zobaczyć. Dobra. Na przyszłość nigdy więcej tutaj nie zaglądajmy. To pomieszczenie jest przeklęte. Dobrze. Dobra. Do usług. To, że ona zaalarmowała niby całą świątynię, w sumie i tak nam nie robi różnicy, bo i tak tu jesteśmy po to, żeby wszystkich poubijać. Więc jeżeli będą widzieli, że idziemy tutaj po nich, to chyba nie robi nam różnicy. Dobra, szaty nie potrzebujemy. Za to tutaj Funrock. Coś dla ciebie? A, w sumie to chyba kluczem otworzymy, co? A, to już otworzyliśmy, okej. Okay. Dobra, jeszcze chyba tutaj zostały nam rzeczy. Ruszam. Więcej zwojów. Fajnie. I więcej magicznych mikstur. Teraz się im przyjrzymy. Pracowicie. Dobra, wiecie co? Chyba to wytnę. Dobra, mikstury. Zbyt ciekawych rzeczy nie było. Jakieś tam leczenia trucizną. Leczenia trucizny. Mikstura majestatu orła. Takie pierdółki. Różdżka jest ciekawa. Ładowań łańcuchowych. Będziemy musieli to sprawdzić przy najbliższej okazji. Nieruchomienie osoby fajne, błyskawice to już mamy, drzwi przez wymiary również mamy, lustrzane odbicia chyba nie mieliśmy na Lawosie, płonące dłonie to słaby czar i wykrycia magii, nie wiem dlaczego to właściwie się używa. Dobra. Jak sobie życzysz. Tak, to już kopiowaliśmy. Dobra, nieruchomienie tak osoby, płonące dłonie, lustrzane jak sobie życzysz. Wykrycie magii to chyba sprzedamy już w najbliższej okazji. Błyskawice może kiedyś się przyda.
A drzwi przez wymiary w sumie nie wiem, też chyba sprzedamy. Chociaż może się może kiedyś przydać, nie wiem. To może schowajmy. Mamy jeszcze jeden zwój, tylko nie mam już go czym zidentyfikować, więc to później sprawdzimy. No i dobra. To wracamy z powrotem na poziom trzeci. Jak sobie życzysz. I dobra, gdzie tu mam jeszcze zejść? Tutaj chyba już koniec. Chyba tylko tutaj nam zostało, co? Tak, a później poziom czwarty. Tak, to jest powrót na poziom drugi. Więc... Light. Piosenka. Dobrze. I jedziemy. Tu jest również powrót na poziom drugi, fajnie. Dobrze. Szamanogrów. Wiecie co? Wbijamy tam. Więcej ich tutaj jest. Najpierw się skupimy na szamanie. Ten ogr się zdąży ruszyć przed nami. Chyba, że ich weźmiemy wszystkich, oplątamy. Dobrze. Nie, bo to jest za duży zasięg. Sami byśmy siebie również oplątali. Tylko coś jeszcze możesz zrobić nie za bardzo. Dobra, otwórz ogień do tego gościa. Ładnie. Jeszcze krytyka na koniec. Ładnie. Jesteś w swojej ludzkiej formie. Więc możesz go dobić szybko. Ładnie. Unrok. Na razie się odsuń. Lavos. Musimy spróbować ich uśpić. Na szamana może to nie zadziałać. Szamana możemy spróbować widmowo ubić. Ale nie chcę marnować na to. Walkę czarów. Dobra, Elmo. Szarża. Dobra. Ruszam. Tego ogra możemy tak jest. Oślizgać. Mamo się udał. Bo mu się udał ten rzut obronny. Albo nie pojawiła się... Tak, refleks się udał, okej. Okay. Dobra, ty tylko rzuciłeś na nasz zgubę. Większość nad się obroniła przed tym. Ruszaj. A ruszaj, Sol. Ładnie kryt. Okej. Okay. Skupiamy się dalej na szamanie. Anti. Dobra, wejdź w zwierzęcą postać. Ja się jednak niedźwiedzia brunatnego. Nie pamiętam, w czym lepszy był ten polarny, czy miał lepszą siłę, ale jednak to zmniejszenie. Dobrze. Zmniejszenie ilości punktów ruchu jest bardzo ograniczające. Oczywiście. Dobra. Tak jest. Rusz się do niego. Do
I walk. Ładnie. Teraz do niego możemy strzelać bez ograniczeń, bo nie jest w zwarciu. Tak, gość używał walki o... Gość używają magii obronnej, żeby nie dostać ataku okazjonalnego. Dobrze. Ale w efekcie nie udało mu się rzut na koncentrację, więc stracił zaklęcie. Rusza. Więc fajnie. Miło z jego strony. Pomóżmy tutaj Antiemu. Elmo na pewno bez problemu zajmie się tamtym ogrem. Jak sobie życzysz. Dobrze. Ekstra. Oczywiście. Już Lavos nie potrzebujesz. Elmo się zajmie sprawą. Tak jest. Możesz podejść do niego. Dobrze. A już. Na naszych poziomach nie są aż tacy straszni ci ogrowie. Dobra, nasi towarzysze awansowali. Elmo, czy nie zwiększyłeś swojej... Dobra, nie wiem. Klasa plus 5. Myślałem, że nowe zaklęcie dostanie, a wygląda na to, że nie. Może ma bardzo małą mądrość i dlatego nie dostaną kolejnego zaklęcia. Ty... Dalej dajesz łotrzyka. Czy coś ciekawego wziąłeś? Chyba nie. W sumie nie wiem, czy ty... Zwierzęcy towarzysz... O, towarzysze możemy tobie przywołać, Elmo. Ile to już razem jest towarzyszy? Trójka chyba, tak? No. Dobra, nieważne. Tak jest. Jak rozkażesz? Natychmiast! Dobrze! Dobrze! Natychmiast! Dobrze! Magiczny oszczep. Wszyscy ci szamani mają oszczepy błyskawic. Ostatni, który znaleźliśmy, to sprzedałem, bo nie używamy takiej broni. Teraz może troszkę ostrożniej. Dobrze. O nie, nie lubię orklinów. Wiecie co? Chyba dobry moment, żeby przetestować tą różdżkę wyładowań łańcuchowych. Zobaczmy, jak to zadziała. A, mogę określić do 12 celów. Okej, myślałem, że to sama jakoś będzie... O, kurde, nie chciałem. A, zmarnowało się dużo. Szczęście ma chyba więcej ładunków. Tak, chciałem anulować, a przez przypadek zużyłem. 18 punktów obrażeń, 11d6. Okej, chyba gdybym... Może gdybym rozdzielił, to nie wiem, czy by to... Czy by to spowodowało, że wszyscy by dostali mniejsze obrażenia, ale... Z boską wolą. Co może źle tak nie poszło. Dobra. Stawmy się tutaj przy drzwiach. Dobra. Dobra, idziemy ich ładnie kosić teraz. Ała. Dobra, musielibyśmy ci zmienić postać. Dobra, muzyka barda. Przypływ odwagi. Tak od razu jak rzuca czarę, to musi chyba przestać śpiewać muzykę i... To jest małe ograniczenie. Dobrze. Tak? Zajmijmy się tym łucznikiem. Dobrze. 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 Z boską wolą.
Nie? Dobra. A ty, Fun Rock, nic nie zrobisz. Dobrze. Jak nam klepią Elmo, nie lubię tego. Ruszam. W ogóle Orklinów nie lubię. Natychmiast. I z nimi są dosyć nudne. Ja dużo KP. Dobra. Tam możemy użyć barbarzyńskiego szału. Dobrze. O, ładnie. Krytyk za 50. Dobra, na razie zostawię jeszcze Elmo taki jak jest. Ruszam. Wy pozużywacie moje potki. Natychmiast. Do usług. Dobra. Dobra. Zapraszamy, zapraszamy. Dobra, wbijamy się tam. Oczywiście. Mhm. Tak jest. Do usług. Dobra. Elmo, jeżeli rozkażesz, tak jest. Została to jakaś potka jeszcze, to ty ją dostaniesz. Dobrze, jak rozkażesz. Ruszam. Tak jest, tak jest. A, dwie zostały. Jak rozkażesz. Nie udało się użyć tego przedmiotu. Może to jest trucizna, bo część z tych to jest trucizna. Nie, się zastanawiałem, czy gra nam pozwoli użyć tej trucizny i się zatruć, czy najwidoczniej nie. Szef Orklinów Zakonu. No dobra. Możemy ich jakoś może tutaj wyciągnąć, żeby... Bo jednak na otwartej przestrzeni lepiej będzie z nimi walczyć. Dobra. Taktyczne. Pełna obrona. Dobra. Często tego nie używam, ale w takiej sytuacji, kiedy czekamy, aż oni zaatakują nas, to chyba możemy czegoś takiego użyć. Tak jest. Tak nas trafili. Oczywiście. Jak sobie życzysz? Wycofaj. Szef Orklinów. Na razie nie będę nic zużywał. Zobaczymy, jak ciężko z nimi walka będzie szła. Do usług. Się rzucasz na naszych bardziej dobra. Wrażliwych towarzyszy. Dobra.
Jeszcze masz szał? Bo nie, już zmęczenie chyba ci weszło. Natychmiast. Ładnie. Dobra. Jak sobie życzysz? Z tym już nie będzie problemu. Do usług. Dobra. Jak rozkażesz? Zastanawiam mnie, czy ten miecz ma jakiś lepszy krytyk. Nie, 19 do 20 to standardowy krytyk dla miecza dwuręcznego. Ale tak dosyć fajnie wchodzą w solowi te kryty. Jak rozkażesz? Dobra. Więcej potek. Jak rozkażesz? Tak jest! Tak jest! Poza tym nic ciekawego. To jest chyba jeszcze inne zwłoki, które nie ograbiliśmy, tak? Nie, ograbiliśmy. Gra mnie okłamuje. Ruszam! Worg. I olbrzym skórzowy. Może na wszelki wypadek jednak... Podejdźmy teraz tego bezpiecznie. Oczywiście. Dobra. To może niech szczela. Też jest oplątane, okej. Dobrze. 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 To z tym worgiem nie będzie problemu. Wygląda bardziej przerażająco niż w rzeczywistości ma. Oczywiście. Nie. Się nie ruszaj. Elmo też na razie zostań. Jak sobie życzysz. Ty możesz wziąć kuszę. Natychmiast. Da się zrobić. Z boską wolą. Ten zablokowany. Dobrze. Z boską wolą. Stąd może strzelać. Natychmiast. Dobra, ty sobie postój, ty też. Możesz podejść trochę bliżej. Jak rozkażesz. Nie trafia w soul. Magiczna kusza. Okej. Że trzeba będzie na gościa uważać w takim razie. Tak jest. Z boską wolą. Chyba w takim razie zaszarżujemy go wręcz. Jeżeli planuje nas tutaj obrzucać jakimiś rzeczami. Dobra. Oczywiście. Trafienie krytyczne za 5. No, więcej takich krytów. Dobrze. Przeciwko nam znaczy. Elmo, do dzieła. Dobra. Natychmiast. Natychmiast. Tło. A już możemy pozbyć się tego. Natychmiast. Dobrze. I
Dużo on ma KP? 32. Osłona. Okej, nawet nie wiem, co mu to urobi osłonę w tym momencie. Dobra. Dobra. Atakujmy go w końcu, trafimy go kiedyś. Jak rozkażesz, ruszam. Tak, Sol ma również zmniejszenie obrażeń. Że dlatego mu nie najlepiej to wychodzi, to rzucanie tą magiczną koszą, czy co on tam ma. Ładnie. Dobra, tyle was, żeby jakkolwiek się przydać. Dobrze. O, chyba za daleko cię ruszyłem. No to już trudno. Dobrze. Ruszam. Ty być godny przeciwnik. Ty przestać atakować, a Skorp opowiedzieć o świątyni. Jasne. Co możesz mi powiedzieć? Skorp być kiedyś strażnikiem w zakonie świątynnym. Wiedzieć wiele rzeczy o podziemiach. Wiele złych rzeczy. Jakich złych rzeczy? Tu być orkliny, ogry, kilka olbrzymów wzgórzowych i kilka tych dwugłowych istot. Ettinów, czy jak one się tam nazywać? Ile olbrzymów wzgórzowych? Wiele. Nas być wiele, ale oni wszyscy strasznie poważni. Nie chcieć się bawić i cieszyć. Nie znać dobrego życia, jak Skorp. W sumie, co więcej może nam powiedzieć? Jeżeli zapytamy się o orklinów, też powie, że wiele, to też nam dużo nie da. A może chcesz iść ze mną? Jasne. Ja móc z tobą podróżować. Chyba przydać ci się pomoc. Więc chodź. Okej. No i mamy gościa. Który ma magiczną kuszę. Plus 15. Siódmy poziom. Punktów życia ma jeszcze całkiem sporo, więc nie zamierzam go póki co leczyć. Okej, no może się to obrócić kiedyś przeciwko nam. Ale póki co nie będziemy go leczyć. Jeżeli postanowi nas zdradzić, to i tak będziemy go szybko w stanie zabić. A tak, no to kusza plus 15, całkiem spoko. Magiczna kusza. Zastanawiam, czy to jest kusza powtarzalna? Bo wygląda jak na kuszę powtarzalną. Okej, nie ma żadnych talentów poza tym. Ma tylko maczugę. A, i ma skałę do rzucenia, tak? Okej. Dobra. I okręcie trzęsie, jak mu chodzi. Śmieszne. Dobra, myślę, że nie zaszkodzi gość. Nie mam najmniejszego pojęcia, czy ma, nie ma jakiegoś czasem. Nie ma jakiegoś zdarzenia, które spowoduje, że nas zdradzi czy coś, ale... Zobaczymy. Dobra, tutaj. Widzę, że tu jest zejście. Nie wiem, czy to jest jedyne zejście. To jest chyba zejście, którego użyjemy. Nie przypominam sobie, żeby było jeszcze jakieś inne na czwarty poziom. Dobra, nie za dużo ciekawych rzeczy się tutaj wydarzyło. Trochę walk z orklinami pozostałymi. Trochę sprzątania. A cóż, w następnym odcinku schodzimy na czwarty poziom. No i cóż, zobaczymy, co tam się będzie działo. Póki co dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.